nie boję! O kur... Ja jestem tak fajny, że mam swoją własną podobiznę w domu! Z czym do ludzi? Z czym ty chcesz konkurować, powiedz mi? Dzisiaj będzie draft na opak. Co to znaczy? No wiesz, no powiedzmy, że zadam ci jakieś pytanie, czy powiem cokolwiek, czy będę chciał się czegoś od ciebie dowiedzieć. Nieważne jak w twoim życiu twoja sytuacja się stała, co zdarzyło się w danym momencie, ale musisz powiedzieć sytuację odwrotną. Mhm. Lubisz pomagać starszym ludziom? Nienawidzę. O chłopie. Gardzę tym, nie? A pomogłeś kiedyś pani przejść przez ulicę? Nigdy w życiu. Informacje. Come on, come on, come on, come on, come on, come. Jezus Maria, Jezus Maria, o Boże drogi, dobra. Każda inna formacja, która tutaj jest, jest tak gówniana, że moglibyśmy już nie grać dalej tylko. A lubisz dawać karmę biednym, głodującym psom, które są w schroniskach porzucone? A ty? Niech głodują. Dobrze, u nas jest zajebiście. Pizzę zamówiłem na wieczór. Wiem z doświadczenia, że i tak ci wezmę trójkę z tyłu, więc możemy pominąć tak naprawdę. Jest 4-5-1. O, ja, u mnie też jest 4-5-1, wyobraź sobie. Nie, żadnej formacji. A mi się wydaje, że dwójka jest dobra, nie? Nie. Dwójkę. O! Skoro on ma tyle główien, to on mógł śmiechnąć, że ja mu wziąłem jedyną dobrą, a ja połamie pada, przysięgam. Połamie pada, jak się okaże, że ty znowu masz 4, a ja mam 3-5 albo 4-5-1. Weź tam trójkę. Czyli bierzemy trójeczkę. Tak. I już nie zmieniasz. No chyba nie. Czy lubisz grać formacją 4-5-1? Wiesz co, uwielbiam. Powiem ci tak, jakby formacja 4-5-1 miała syna, to chciałbym, żeby przeleciał moją córkę. Czekaj, bo mi się jeszcze nie załadował ekran z twoimi formacjami, czekaj, czekaj. Która? No która? Jak wybierzesz mi, kurwa, 4-5-1. 5. Okej. Okay. No i pytanie, czy chcesz zmienić tą formację? Nie chcę. Zmiana, możesz mi zadać jeszcze jakieś pytanie, ale zmiana tej formacji... Bo 4-5-1 jest gdzie indziej, nie? Jest ta formacja okej okay i to jest twoja ostateczna decyzja. Ostateczna decyzja. KURWA MAĆ! To jest niemożliwe! Bo ponad 50 odcinkach tracę bitwę psychologiczną i może na ten moment ją przegrywam, ale obiecuję ci, że wrócę! I jak wrócę, to będziesz cierpiał! Jedynymi grami, które zostaną ci do nagrywania, będzie Minecraft i Fortnite! Ciesz się chwilą, bo twój czas się kończy! Piątka. Mhm. Zaraz będę, dobra? Wybacz, ktoś pukał. Ajajaj, słuchaj. O Boże drogi. Ale dobrze, że Niemcy najechali nas w 39, nie? Wybrać, wybrać kapitana? Ej, no nie usłyszałem odpowiedzi. No przepraszam bardzo. Jedynkę bierzesz. Tak. To jest świetny wybór. Dobra, no wybierz, ja mam gówno. Marne zaczepki. 3? Ci się podoba, czy tak nie za bardzo? To jest Grzegorz Lato. Mhm. Wreszcie dostał kartę. To się może podobać. Ale wyszła dosłownie 3 minuty temu. Nie, 4. 4? A to o, nawet tak, lepiej, tak. Sobie nie zauważyłem. 1. Proszę bardzo. Nie no, 4. Nie, 5. No nie, no weź tę 3 już. Ostatecznie, dobrze, bo ta 4 to jest takie gówno. Jezus, no to Maria. Fantastycznie, bez 3. 4 to jest taki środek. A już bym się śmiał znowu, nie? O Boże! 1. Na pewno? No, a co? Nie podoba się? Ja bym na twoim miejscu eliminację zrobił. O człowieku, ale mogę ci ostatnie szanse zrobić. Dobra. Dobra, 2, 3, 4, 5. Czy 1 mam wziąć? Tak. Ojoj, nie siadło. Szkoda, że Greenwood nie wyje... Na zmianę na 2. Czyli 2. Trójkę bierz i lecimy.
Trójeczka i lecimy tak dalej. Jest, tak jest. Nie, weź piątkę chyba. O, uff, ta jedynka to jest złoty telemas. Ale jak ty weźmiesz czwórkę, to ja ci by też chcę wezmę czwórkę. A wiesz o tym, że ja tak zrobię. Mhm. No to spoko. Dobra. Obiecuję ci naszą przyjaźń, naszą znajomość, znamy się tyle czasu, nagrywaliśmy tyle czasu. Ja biorę czwórkę, ty bierzesz też czwórkę, okej? Okay? Mhm. Okay. Dobra. Mam kliknąć czwórkę. Tak. Weź pięć. Wow, George Shelby, to jest świetna karta. 37 tempa. On jest wolny, ale za to jest też drewniany. Wow, jest to spory kawał gówna, nie będę ukrywał. Może u mnie okej, Zalewski jest u mnie na przykład. Nie robiliśmy jeszcze eliminacji, ale nie ma po co! I robimy teraz coś takiego, że bierzemy wszystkich chociaż raz do końca? Tak. I tylko raz, ale musimy powiedzieć komuś. Mhm, dobra. Dlatego zrobisz to teraz, super. Weź ze wszystkich. Uwielbiam cię, Olaf, jesteś cudownym człowiekiem. Mam działkę, która nazywa się Greenwood. A może to jest jego dziewczyna, która odziedziczyła po nim nazwisko i siniaka? O, zawsze coś. A numer 5 na przykład? To jest zdecydowanie najlepszy wybór! Dwie złote karty, no, które są. No, to bierzemy eliminację. Ja nic nie mam, nie, ale no, to mogę już dla ciebie zrobić, żebyś tam sobie coś wziął. 3. 2. 5. Panie maestro, my się znowu widzimy. Robię sobie nawzajem eliminację ostatniej szansy. Ale ty pewnie masz gówno jakieś do wyboru. Nie. Mam 5 razy pele. 2. Ogólne, czy... Bo ja nie rozumiem, na nie, czym polegałem teraz. Nie, to szansy. 5. Oj, chyba już trafiłem, co? Nie, jeszcze nie. Teraz trafię. 4. Szkoda, że był na czwórce, nie? Widzę właśnie na ekranie. Sorry w ogóle, nie? No ale właśnie widziałem, że był na czwórce i chciałem cię zbejtować tymi pierwszymi dwoma wyborami. Trójeczka bierzesz 1, nie? Ach, ta jesień, o rany. No nic. Nie jest źle. 4, 5, 2, 1. Jaki był pierwszy król Polski? Pierwszym królem Polski był Robert Lewandowski. Dobrze. Nie wiedziałem. Nie wiem. Dobrze. Dobra, to weź dwójkę. Okej. Okay. O, ona jest spoko. Proszę bardzo. No. Ciekawe, ile tego drafta będzie puszczone, a ile będzie wycięte. Wydaje mi się, że spora część tego drafta może być wycięta, ale co usłyszałem, to moje. Jakby co, ja wszystko nagrywam, będę miał taśmy, więc nie ma problemu. Potrzebuję trzeciego francuskiego obrońcy. Dobrze, że dodali kobiety do Ultimate Team, prawda? Dobrze, że dodali kobiety, płeć przeciwną, dziewczyny do Ultimate Team! Jeden Ramin powie, że tak, drugi powie, że nie. Ja to będzie tak mówił. Bo mnie zmobilizowało to! I to nawet mało zmobilizowało! Ja nie wychodzę z domu bez obejrzenia meczu! Rozumiesz? Tak mi to zmobilizowało! Ja znam już każdą piłkarkę, kto jest ich partnerem czy partnerką. Ile mają gwiazdek sztuczek, co oglądają na Netflixie. Jakie lubią filmy, jakie mają zainteresowania. Ja chcę, żeby ich syn w wieku 15 lat zmienił płeć i zagrał z nimi, rozumiesz? Tak bardzo zainteresowało mnie to i dobrze wpłynęło. I dlatego to jest taka świetna decyzja, bo Electronic Arts pokazuje, że zależy im na ludziach. Zależy im na to, co gracze im mówią. Nie dają bezsensownych, totalnie gównianych zmian, które wszyscy mają w dupie, bo tak nie jest. Oni 96% albo 95% przekazują charytatywnie. Mam bramkarza. Nie wziąłeś mi obrońcy ciągle, no. 1. Masz coś ciekawego? Nie, skip. Dawaj wszystkich. Kurwa, zapomniałem. To 2. Guerreiro z Bayernu? Oj, za długo się zastanawiałeś, popełniłeś błąd. 2. Kto popełnił błąd, ten popełnił. Kieza mówisz, a ten zielony czy taki zwykły? Niezwykły. Niezwykły, no wiadomo, Fedek jest jazd niezwykły, to się zgadza. W zwykłym klubie. No na szczęście jest dzień na opak. O ty śmieciu. Na piątce też jest Mertens. Na trójce? No, na też jest Mertens, nie? Na dwójce? Jak powiesz, że na dwójce jest Mertens, to ja nie uwierzę. No nie jest na dwójce. Jak? A, już myślałem, że masz 4 Mertens, bo trzech to spokojnie. Nie, nie, na czwórce? Czy jedyneczka? Tak jest. To ja eliminuję 1, 3, 4. Oj, uzbekistańskie oddały. Oj, z deszczu pod rynek. Jak się rodzisz, to jesteś niski, nie? Mhm. I ty myślisz, że ona była tak niska, że dali jej takie nazwisko? Że mówi, że jesteś very little i dali jej little. Tak. Ja mam 100 Maksymę. To jest fantastyczna karta, naprawdę. 1.
Czy jedyneczka? Tak jest. Dziękuję, są Maksymeł. Ja pierdol. Z ławki raczej będzie wpuszczany. Tutaj musi być przepotężnie już, nie? No, wybierz mi kartę, ja gówno, no. No to weź piątkę. No ale to ona ma niebieskie włosy. To źle? Jak masz skip, to dwójka chyba, co? No, on pobiega. No, niech pobiega. Ja nie mogę. Ja mam skip, o co chodzi, no? Też mam skip. No nie mogę, no co radów. To jest? No Lothar Matthäus, ale na bramce jakiś, no. Mam tą niewesołą, pychową, ponurą, gównianą, chujową, kiepską, kijową, obciachową, nijaką, niebywałą, niekompletną, zasmarkaną, sywiastą, 4-5-1! Ale masz czwórkę, patrz, zawsze się narzekaj, że masz czwórkę. Ale nie, 4-5-1, ty żygowino! Tak, tutaj grają chłopaki, piłeczka chodzi, dośrodkowanie. O! Co? 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 Oj, Benzema! Oj! Co sądzisz o tej bramce? Dobija mnie to. Dosłownie. Nie, ja dobiłem. Do pustej bramki. Dobiłeś swoich rodziców istnieniem na tym świecie. Nieprawda. Benzema. Ciekawe, co zrobi tym Benzemą. Benzema. Ekstra. Chciałem godzinę temu zagrać. Widzisz te podania w tej grze? To jest tak samo było w Food Champions, było 1-1, chłopie. Kocham podania w FC24, jestem wielkim fanem. Benzema. Utkaj łeb. Taylor. O, jest! Oczywiście. Nie. Jaki fantastyczny. Którą nogę masz lepszą? Prawonożny. Prawonożny on jest prawonożny. Jest! Moja niebiesko-włosa perła! Oj, Benzema! Co za debil! Nie od swojego, to nie jest od swojego na szczęście. Całe szczęście nie było od swojego. Co za debil! No dawaj, ja pierdzielę. No! Brawo, kim ty jesteś? Nawet nie wiem, kim bramkę strzeliłem, nie? Taylor? A nie Taylor. Miedema. Fajnie Varana sobie tam, kurde, przełożyła. O cholera. Jasne! No nie, czemu? O. Jasne. No, oj. Jak słońce. Zapomniałeś powiedzieć no. Czegoś. Marnie, to nie to samo. Dobra, no to fałszyk może! No jest! On musiał sprintem pobiec, żeby obronić tę piłkę, czaisz? To jest i moja niebiesko-włoska perła. Moja niebiesko-włoska perła, Benzema! Dobra, kończymy to, byku! Nie, no zaraz się popłaczę, nie? A co teraz zrobić pewnie? Spytasz? A, nie możesz tego. Taylor, chłopie, prawonożny Taylor, nie? Przykłada sobie na prawą nogę, żeby uderzyć z lewej. Co oni zrobili w tej obronie? Czemu oni się tak ustawili? No patrz! Zostali wygrzmoceni, słuchaj, no co? No Taylor, no chłopie, no z Messim w jednej drużynie gra, no to było pewne, że tak się to skończy. Cichutko, proszę.